16 stycznia. Nie zachowuj tylko dla siebie skarbów, jakie czerpiesz z Bożego serca przez Ducha Świętego, który w tobie mieszka. Dziel się nimi z ludźmi, którzy łakną i pragną prawdy w rozbitym świecie, gdzie ojciec kłamstwa może łatwo dokonywać swego dzieła śmierci. Pan potrzebuje ciebie do przekazywania swego światła duszom, które szukają w ciemnościach swojej drogi, a z którymi jesteście w kontakcie. Przekazuj im światło Chrystusa, to twoje powołanie. Tak odnosząc się do tego fragmentu, mogę powiedzieć, że o tym samym też i powiem w Ewangelii, którą za chwilę też usłyszycie, i o rozważaniu krótkim. Tam też jest o tym samym napisanie, o teściowej Szymona, która właśnie została uzdrowiona, tak? I no i nagle, no, po wieczorem, tak już pod wieczór, zaczęła pomagać im, usługiwała im. Czyli to, co otrzymała, dała innym. I to samo tutaj jest, że właśnie, że to, co dostaliśmy od Pana Boga, powinniśmy też dawać innym ludziom. Jeżeli otrzymaliśmy radość od Pana Boga, dzielmy się tą radością. Idźmy z tym światłem do ludzi, do tych, których znamy i tych, których jeszcze nie znamy, którzy szukają właśnie tego Pana Boga w ciemnościach. To właśnie pokażmy im to światło, że nie muszą w ciemnościach szukać, że mogą w świetle szukać Boga. Bo w ten sposób szatan tym bardziej działa. Jeżeli nikt im nie pomoże, tym szukającym w ciemnościach, nikt im nie pomoże, nie da im tego światła, to szatan bardzo łatwo jakby zabiera to. Łatwo może tym kontrolować, może to wziąć. Ale pomimo wszystkiego, nawet jeżeli by nastąpiła taka sytuacja, nigdy nie jest za późno. Zawsze człowieka może z tego wyjść, jak w Ewangelii, gdzie Pan Jezus uzdrawia opętanych, wypędza z nich wiele demonów, tak, z każdego z nich. Więc myślę, że to tyle. Prośmy Ducha Świętego o właśnie taką łaskę, o taką wiarę głęboką i radosną, byśmy mogli przekazywać innym tą wiarę, innym przekazywać tą miłość, to światło, tą Ewangelię. Prośmy też właśnie Ducha Świętego, Matkę Bożą, przede wszystkim Jezusa, bo On tutaj jest najważniejszy w tym wszystkim. Bo On przyszedł głosić Ewangelię, po to przyszedł właśnie, by iść i głosić. Zapraszam Was teraz na Ewangelię. Posłuchajcie jej i posłuchajcie też tego rozważania krótkiego, które też będzie też w sumie porównaniem z tym, co teraz powiedziałem, tak? Zapraszam. Ewangelia według świętego Marka. Wprost z synagogi Jezus udał się z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł, wziął teściową za rękę i podniósł. Wtedy gorączka ustąpiła, a ona usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zgromadziło się u drzwi. Uzdrowił wielu, których nękały rozmaite choroby i wyrzucił wiele demonów. Lecz nie pozwalał demonom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, jeszcze przed świtem, wstał i wyszedł na miejsce odludne i tam się modlił. A Szymon i ci, którzy z nim byli, poszli go szukać. Kiedy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. A on im odpowiedział: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam nauczał. Po to bowiem wyszedłem. I chodził po całej Galilei,
nauczając w ich synagogach i wyrzucając demony. Właśnie, głównym takim zadaniem Jezusa jest jego publiczna działalność, czyli głoszenie Ewangelii, uzdrawianie. Przede wszystkim przepowiadaniem Królestwa Bożego, nadejście tego Królestwa Bożego. A te jego cuda, tak, czyli uzdrawianie, uwalnianie, właśnie to potwierdzają. Potwierdzają jego działalność, że faktycznie pochodzi on z Boga. I jakby chce przekazać innym to właśnie to Boże miłosierdzie, to miłosierdzie, które otrzymał od Ojca i które sam może dawać. Właśnie to są takie te ponadnaturalne interwencje Boże, Bożej miłości w człowieku, które mają zawsze jakiś tam swój cel, które pozwalają nie tylko właśnie rozpoznać rzeczywistość Królestwa Bożego obecnego wśród ludzi, ale też przede wszystkim wyraźniej kierować właśnie to życie człowieka ku Bogu. Tak jak powiedziałem w poprzednim, właśnie w tym rozważaniu do właśnie tego fragmentu od Anioła Stróża na dzień dzisiejszy, to samo mogę powiedzieć tu, że tak jak było właśnie z teściową Szymona, która jest właśnie tym przykładem odpowiedzi Bogu na jego dary. Służba innym to właśnie to nic innego jak dzielenie się tym, co się otrzymało od Boga. I ona to samo zrobiła i tak, no właśnie każdy z nas powinien, tak, to co otrzymał powinien dać. Tak jak jest napisane, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Ewangelia tym bardziej o tym mówi, tym bardziej ten fragment, który właśnie mówi o takim, o Królestwie Bożym, które ma nadejść. Jego cuda, jego działalność, jego jakby przepowiadanie tego wszystkiego świadczy o tym, pokazuje, że właśnie powinniśmy właśnie być tacy, właśnie to, co darmo otrzymaliśmy, powinniśmy darmo dawać, tak? Cokolwiek otrzymaliśmy, właśnie szczęście, radość, pokój, miłość, jakiekolwiek dobro, to wszystko powinniśmy, w tym wszystkim powinniśmy się dzielić. Z każdym, każdy z każdym powinien się dzielić. W ten sposób Boże miłosierdzie się rozlewa na każdym z nas, bo gdzie dwaj lub trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Tak mówi Jezus. I myślę, że na tym powinniśmy się na ten czas, na ten dzisiejszy dzień, na tym powinniśmy się jakby zatrzymać i rozmyśleć to, czy faktycznie tak robimy, czy to, co otrzymaliśmy od Boga za darmo, dajemy też za darmo, czy się tym dzielimy. Jeżeli tak, dziękujemy Panu Bogu. Jeżeli nie, prośmy Pana Boga o łaskę dzielenia się tym, co nam dał. Dziękuję z Panem Bogiem. I don't care anymore about things I used to know. It's much harder now. Wanna grasp it with words, but it's hard.